Przedwyborcze spięcie między kandydatami Prawa i Sprawiedliwości oraz Trzeciej Drogi. Anna Zalewska z PiSu skrytykowała obsadzenie Róży Thun na czele listy dolnośląsko-opolskiej. Lokalni politycy Trzeciej Drogi nie pozostali dłużni jedynce Prawa i Sprawiedliwości. Toczy się kampania wyborcza, a Kosiniak-Kamysz, pan premier Kosiniak-Kamysz, oszukuje swoich wyborców, oszukuje Polaków, mówiąc, że jest razem z rolnikami, że chce zatrzymać Zielony Ład lub weryfikować Zielony Ład. Jednocześnie decyduje się na to, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jedynką jest pani Róża Thun. Myślę, że państwo już słyszą również na Opolszczyźnie i wiedzą, jakie ma poglądy. To najbardziej liberalno-lewicowa twarz Zielonego Ładu. W pierwszej kolejności pani Zalewska powinna przeprosić rolników za komisarza Wojciechowskiego, za kolejnych ministrów rolnictwa, za premiera Morawieckiego, bo to oni negocjowali zapisy Zielonego Ładu dla Polski. To premier Morawiecki mógł go zawetować. To komisarz Wojciechowski nazwał Zielony Ład programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i to oni przez 8 lat niszczyli polską wieś, niszczyli polskie rolnictwo i niszczyli polskiego rolnika.